Witajcie w dzisiejszym odcinku Wykopki, ale powiem wam, tyle jest roboty, że aż mi Bartek kurde musiał pomóc. Witajcie! Nawet powiem wam, ładne ziemniaki! Tylko zbierania dużo. Zgaś go! Kurde, kiedy my to pozbieramy? Bartek, jak skończyłeś kopać, to chodź zbierać! Kurde, nie no, powiem wam, jest szybka akcja, bo w nocy ma być minus. I nie mogą te ziemniaki tak zostać na noc. Aj. I hop! Zobaczcie, ile ziemniaków na przyczepie. Bartek już chce chyba dalej podjechać, tak Bartek? Oczywiście. Najpierw trzeba zebrać. Bartek, zbieraj, bo nie zdążymy. Do wieczora zdążymy. Nie ma co się śpieszyć. To jest już drugie pole ziemniaków, które zbieram. Jedno już zebrane jest, wyczyszczone. 20 arów ponad. Kurde. No tutaj jest elegancko, bez chwastu, bez niczego. Nie Bartek. Ziemniaki jakie ładne, zobaczcie jakie duże. Żółte, czerwone, jakie się chce. Bartek. A teraz będzie chwila przerwy. Zobaczcie, co mam dobrego. A, ciekawe, czy Bartek się ucieszy. Bartek! Tak, słucham. Zobacz. Jemy na masce 60. Będzie smakować wtedy jeszcze lepiej, kurde. A Jarek, powinieneś ognisko napalić, a nie kurde pizzę brać. Ja powiem wam, nie ma czasu na ognisko i na ziemniaki z ogniska, bo kurde, zaraz będzie ciemno, a jeszcze roboty jest pełno. Pojedli mi, robimy dalej. O, a czerwona szczotka wsadzona w razie, jakby na drogę wyjechać, że świateł nie ma. Aj, zaczyna się coraz ciemniej robić, więc trzeba naginać, a jeszcze kabaczki by pasowało zebrać przed kurde mrozem. Bartek, dużo nie zostało, damy radę? Chyba tak. Właśnie tu możesz zrobić zapowiedź nowego nabytku, mówię ci. Nie to... kupuję żuka. To ludzi, mówię ci, pod... Nie kupował żadnego żuka, nie podpuszczaj mnie. No i skończyliśmy, kurde, całe pole. Prawie całe. Zobaczcie, ile jest na przyczepie. Jadę, bo Bartek już czeka. Nie wie, gdzie jechać 30. Ale piękne ziemniaczki, kurde. Dawaj, dawaj. O tak, szeroki zamach. Kurde, mogłem tę ziemię wziąć. Ostrożnie. Nie uderz tam w toto. O, dobra, dobra, hamulec. Spokojnie. Kurde. Nie pierwszy raz czujnikiem. No, niech będzie. Niech i tak będzie. Dobra, opuść od razu, żebym nie wchodził.
O, to, 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 to. Teraz pokazaliśmy z Bartkiem, jak nie robić. To trzeba zostawić na polu, a nie zwozić ziemię do domu, na podwórko. Ale to jeszcze tam trzeba dokopać dwie ladronki, to i tak wróci na pole. A więc cóż, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć! Na razie! Jedno pole już mam wykopane i chciałem zebrać takich łędów, kurde. Zgasimy, to będziemy się lepiej słyszeć. Jak słyszycie, trochę przeziębiony jestem, ale działać trzeba cały czas. I wymyśliłem takie coś, żeby tego później nie zrzucać. To wziąłem taką linkę. Podepnę tą linkę pod jakieś drzewko i samo się zrzuci. No, dlatego jest ten klocek tutaj. Pieniarek, nie klocek. No tak. Jak zwykle macie rację. Przyczepa nie ma kipra, więc jakoś trzeba sobie radzić. I stąd pomysł na mobilny kiper z linki i pniaka. Bo takie dziadostwo, powiem wam, to gorzej się zrzuca niż nakłada. To ładuje się elegancko, ale zrzucić to jest tragedia. Stąd ten mój, no nie wynalazek, bo to na miano wynalazku to daleko jeszcze, ale lifehack. No już jest niemało, ale jeszcze dokoptuję trochę, tylko w innym miejscu, żeby nie naśmiecić w szoferce. Karek, tu nie ma kabiny, to nie ma i szoferki. No tak, wiecie, o co chodzi. Strójki. No i dobra, starczy, kurde. O, kury nawet przyszły. Sio! Uciekać. O, tam muszę pojechać. Kurde. A nie mam przyczepności, bo przyczepa... Przyczepa podnosi koła ciągnika. Przejdzie? Powiedzcie mi, jak widzicie. O kurde, nie przejdzie. Chociaż może. No i elegancko podjechałem. Co roku tak trochę się tu wrzuci, to kiedyś powstanie luks szopa. Będzie na czym stawiać. Tylko jak ja tam wejdę teraz, żeby jakieś drzewo znaleźć, żeby przywiązać tę linkę. Jakoś wejdę. Z przyczepy. Za co by tu zahaczyć? O! No zobaczcie, milimetry brakują, może jakoś naciągnę. Kurde! Aj, powiem wam, przyszedłem do ciągnika cofnąć, kurde, i nie nagrywało się, ale urwało się sprzęgło. Kurde, znaczy no sprzęgło, to dziadostwo tutaj. Nadepnąłem nogą. A i chwili spokoju nie ma. Jak to się teraz... Co tu teraz można zrobić w ogóle? Tu się coś odkręca. Zakręca. O, coś się odkręca. A, tu jest lewy gwint. Co ja mogę teraz zrobić na szybko? Poszedłem po łańcuch. Później poszedłem cofnąć. W takim tempie to już bym 100 razy to zrzucił.
Co tu można zrobić? Może by tu wykrzywić na końcu tą urwaną część, bo to się urwało. Przecież tego się nie spawnie. Albo to spawnąć. Nie wiem, idę pomyślę w garażu. No i ni z gruszki, ni z pietruszki zrobiła się poważna awaria. Bosch, spawarka, znaczy się szlifierka kątowa, spawarka. No co ja chcę zrobić? Muszę to jakoś połączyć ze sobą. To się zagnie, to się zespawa, tylko trzeba uciąć najpierw tą główkę, tak jakby ze śruby, żeby się to przyspawało jedno z drugim. Trzeba działać. Jak już musi być spawarka w użyciu, to znaczy, że poważna awaria. To już żarty nie są. Nie ma za co chycić takiej małej rzeczy. No nie da rady. Tak źle, tak niedobrze. O tak. O, tak będzie dobrze. Może teraz będzie masowało. Pokażę wam tą fachową robotę. I teraz szybko, póki gorące, pasowałoby zakuć. Nie zakuć, tylko wykrzywić tę końcówkę. Źle zrobiłem, powinienem tu nakrętkę nakręcić. Bo tak to nie wiadomo, czy się teraz nakręci. Nakręcić nakrętkę i dopiero to wykrzywić. Ciekawe, czy to będzie miało wytrzymałość odpowiednią do 60 do tego sprzęgła, żeby się nie urwało znowu. Ale urwał. O, jakie czerwone, kurde. Nie chcę. O, to. O, to. Weszło, prawie weszło. Jeszcze nie ma co się cieszyć. Spadła nakrętka. Ojejku. Udało się, zrobiłem. Jeszcze wzmocniłem jedną śrubą, żeby się to nie wyginało. Nakręciłem nakrętkę. I cóż, cofam do tyłu, albo niech się samo cofnie. O, starczy chyba. A zresztą, kto to wie? Jeszcze trochę, już nie pójdzie. Cofnę jeszcze, żeby... Nie będę go gasił, bo jeszcze nie zapali jakiś taki dzień. A śniło mi się, że coś się zepsuje, kurde. Włażę tam, zapinam linę i zobaczymy, czy mój patent zdaje egzamin. O, to. Łańcuch się zapiął, więc jest dobrze póki co. Kurde, chyba idzie. Chyba się lina urwała, kurde. Ale zaczęło na początku iść. Teraz gdzie ta lina będzie? Gdzieś powinna być u dołu. Tu gdzieś. Słabe są te liny. I pomyśleć, że ja na takiej kabinę ściągałem z 30. Ale los. No cóż, nie za każdym razem musi się udać. Nie.